Koncerty wiosenne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbywały się w przepięknej scenerii zamku w Rdzynie. W tym roku zapadła decyzja, by odejść od tradycji, a koncert zorganizować w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Otóż, proszę Państwa, jest ku temu bardzo ważny powód. Ten koncert chcemy dedykować, chcemy uczcić nim osobę, która jest dla naszej uczelni niezwykle ważna, która przyczyniła się do jej powstania i której uczelnia ta zawdzięcza swoje sukcesy. Dodatkowo jeszcze osoba ta ponosi bardzo poważną i dużą odpowiedzialność za to, że powstała ta aula i przybrała tak znakomitą formę. Jak się Państwo domyślacie, mówię o kanclerzu naszej uczelni, o panu magistrze Zbigniewie Mocku, którego tu i teraz, w tym miejscu, w imieniu nas wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie witam. Chór uczelniany Comenius pod dyrekcją docent Aliny Pietrzak przywitał Państwa madrygałem Come Again. Jego twórca, renesansowy angielski kompozytor John Dowland, tworzył na przełomie XVI i XVII wieku. A my wracamy do dnia dzisiejszego. Taka uroczystość jak dziś właśnie, kiedy obchodzimy jubileusz, czy jak kto woli może benefis, nie może obejść się bez laudacji. I o jej wygłoszenie proszę pana profesora doktora habilitowanego Wiesława Osińskiego. Kanclerz Zbigniew Mocek jest niewątpliwie człowiekiem znaczącym w moim życiu. Był jednym z najistotniejszych współpracowników w okresie tworzenia i w pierwszych 9 latach działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, a więc tych, których przypadło mi pełnić funkcję rektora. Kiedy dołączałem do grupy inicjującej tworzenie w Lesznie pierwszej państwowej uczelni, byłem rozpoznawalny przez nielicznych. Zbigniew Mocek był zaś w Lesznie osobą powszechnie znaną i szanowaną, jako wieloletni działacz oświatowy, niedawny kurator oświaty i wychowania oraz aktualny jeszcze dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych. Uczestnicząc, jak pamiętam, w pierwszych organizowanych w 1998 roku, zwoływanych jeszcze z inicjatywy ówczesnego wojewody, zebraniach w Urzędzie Wojewódzkim, spotkaliśmy się po raz pierwszy. Kiedy obradowaliśmy w gronie kilku osób, debatując nad strategią postępowania i kolejnymi krokami, które przybliżą nas do powołania uczelni, Zbigniew Mocek pełnił istotną rolę, a często był faktycznym spiritus movens kolejnych kroków całego przedsięwzięcia. Procentowało tu jego doświadczenie organizacyjne, rozeznanie w potrzebach edukacyjnych i możliwościach kadrowych, oraz dobre relacje z wieloma osobami pełniącymi wówczas najważniejsze funkcje w mieście. Te początki tworzenia uczelni nie były zresztą łatwe. Ścierały się różne koncepcje. Powoli zwyciężał rozsądek i dobra wola ludzi oraz rzeczywiste potrzeby i interes miasta i regionu. W efekcie tamtych usilnych starań potrzebę tworzenia Państwowej Uczelni Wyższej w Lesznie poparli solidarnie Zarząd Miasta Leszna, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, samorządy terytorialne i stowarzyszenia społeczne, wiodące zakłady pracy całego regionu. Dzisiaj, przy okazji uroczystego jubileuszu wieloletniego kanclerza uczelni, w głębokiej i wdzięcznej pamięci mam również osobiste zaangażowanie prezydenta Leszna Tomasza Malepszego oraz nieżyjącego już wiceprezydenta Zdzisława Adamczaka. Jeśli dla sprawy udało się wówczas pozyskać szerokie grono osób, ludzi dobrej woli,
to wielka w tym zasługa również talentów organizacyjnych i negocjacyjnych Zbigniewa Mockiego. Praktycznie niewiele było takich inicjatyw i przedsięwzięć w uczelni, w których nie byłaby konieczna pomysłowość i rozważne decyzje kanclerza uczelni Zbigniewa Mockiego. Pracowałem ze wspaniałym człowiekiem, na którym zawsze można było polegać. Z uznaniem spoglądam na jego życzliwość ludziom i skuteczność działania. Potrafił nawiązywać znakomite kontakty z młodzieżą studencką. Cieszył się jej wsparciem i autorytetem. Jest z całą pewnością społecznikiem z powołania. Tacy ludzie są wyjątkowi, a ich praca wynika z pasji, radości bycia aktywnym, stałej potrzeby tworzenia czegoś ważnego. Wiem, że podobnie jak inni, wiele mu zawdzięczam. Przede wszystkim zaś wspólne mieliśmy marzenia o pięknej i liczącej się uczelni, o absolwentach, którzy czynić będą Leszno i region leszczyński w sposób istotny lepszy. Czcigodny panie kanclerze, drogi Zbigniewie, z okazji minionego już jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej pragnę wyrazić głęboki szacunek oraz szczere uznanie dla wagi twych wieloletnich przedsięwzięć i dokonań. Proszę zechciej przyjąć moje, ale i nasze podziękowania za długoletnią współpracę, za wszystko to, co od Ciebie otrzymałem i czego się od Ciebie nauczyłem. Życzę i życzymy dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu jeszcze dokonań. Summa cum laude. Organizatorom i wykonawcom dzisiejszego koncertu przyświecała taka dewiza i tu liczę na słynne poczucie humoru pana kanclerza. Lepiej kanclerzowi pomaścić czasami, niż tego nie czyniąc, pójść wkrótce z torbami. Jestem niezwykle rad, że dane mi było i jest dawane nadal to, że mogłem współuczestniczyć w tworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie i mogę nadal to czynić. Także dlatego, że uważam, że jest to wielkie nasze wspólne dzieło naszego miasta i subregionu leszczyńskiego. Jest to bardzo dobry przykład na to, że można zrealizować trudne do spełnienia idee wówczas, kiedy wokół nich zgromadzą się wszystkie kompetentne podmioty, które bez względu na wszystko dążą do realizacji, do spełnienia tego celu. I to się nam nieźle udaje. Muszę powiedzieć, że miałem przyjemność spotkać na swojej drodze zawodowej wielu zacnych ludzi, mądrych. Chciałbym dzisiaj przy tej okazji przede wszystkim podziękować moim szefom, rektorom, którzy zaprosili mnie do współudziału w tym dziele. Dziękuję panu rektorowi Wiesławowi Oślińskiemu, panu rektorowi Czesławowi Królikowskiemu i panu Maciejowi Pietrzakowi za to, że dostrzegli we mnie partnera. Kanclerz dziękował swoim współpracownikom i artystom występującym w koncercie na czele z dyrygent docent Aliną Pietrzak. Ponieważ jest to okoliczność, która
jest uwieńczeniem mojej 50-letniej pracy zawodowej. Pozwólcie Państwo, że podziękowania skieruję do obecnych na tej sali i nieobecnych moich kolegów z innych miejsc pracy, właśnie ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie, z Wydziału Oświaty w Lesznie, z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie, z kochanego leszczyńskiego ekonomika, dziękuję bardzo wszystkim. Podczas uroczystości po raz pierwszy w historii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie wręczono statuetkę Amosa. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Amosa Komeńskiego na posiedzeniu w dniu 22 maja bieżącego roku na wniosek rektora podjął uchwałę ustanawiającą wyróżnienie statuetkę Amosa dla osób szczególnie zasłużonych w rozwijaniu, kontynuowaniu i propagowaniu idei pedagogicznych naszego patrona, a jednocześnie tworzących ku temu właściwe ramy organizacyjne. I mam olbrzymi zaszczyt i prawdziwą przyjemność i radość poinformować Państwa, że pierwszy w historii tej uczelni Amos wędruje do rąk, w Hollywood powiedzieliby Dejemu z Ghostu, a więc Amos wędruje, to też takie hollywoodzkie zawieszenie głosu, żeby wzrosło napięcie, choć jest wszystko jasne. Amosa otrzymuje kanclerz naszej uczelni, pan Zbigniew Mocek. Zbyszku, proszę na scenę. Także wręczyć okolicznościowe wydawnictwo pokazujące w olbrzymim zarysie, ale bardzo sugestywnie drogę życiową i dokonania zawodowe naszego pana kanclerza. Miałem szczęście wśród spotkać na drodze zawodowej bardzo wielu ludzi, ale wśród tych niewielu, którzy rzeczywiście zrobili tak wiele, był Zbigniew Mocek. Więc Zbyszku, powiem tylko dziękuję w imieniu mieszkańców Leszna, ale i osobiście za każde spotkanie, które było ważnym, zawsze istotnym. Nawet jak było takie ad hoc, to dotyczyło uczelni, miasta, regionu. Rozmawialiśmy zawsze o sprawach związanych z uczelnią. Zawsze mogłem liczyć na Twoje ogromne doświadczenie, wiedzę, mądrość, ale również to, za co wszyscy cenimy, bo to są rzadkie cechy, ale również rzadką cechą jest życzliwość, serdeczność i pokora, którą zawsze obdarzałeś również nas, ale również mnie, więc dziękuję bardzo jeszcze raz za wszystko, co nie tylko dla uczelni, ale przez 50 lat uczyniłeś jako pedagog, człowiek, nauczyciel, również nas, również mnie. Życzymy, abyś dalej obdarzał nas swoją mądrością, swoim doświadczeniem, abyśmy mogli pomnażać dzięki temu dobro, które jest potrzebne miastu i regionowi. A tymczasem odznaczeniom jeszcze nie koniec. Bardzo proszę Grzegorza Kapitana, który jest członkiem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego i jednocześnie prezesem naszego uczelnianego AZS-u. Klub uczelniany AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie od 15 lat może liczyć na wsparcie i zaangażowanie czcigodnego jubilata. To przez te lata siedmiokrotnie zdobyliśmy tytuł sportowo najlepszej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Polsce. Pragniemy nagrodzić najwyższym klubowym wyróżnieniem tytułem honorowego członka Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pana kanclerza Zbigniewa Mocka.
bo dzięki Tobie, Twojemu zaangażowaniu sport nasz akademicki jest w tym miejscu i będzie. Dziękuję Ci serdecznie. By the rivers of Babylon.